was musi w swoim sumieniu odpowiedzieć na to pytanie i każdy z was musi starannie szukać drogi, jak walczyć, żeby walczyć naprawdę. Ja mam tylko jeden obowiązek, powiedzieć wam dzisiaj, co czuje naród polski. Ten naród tam daleko pod ponowną niewolą, taką samą, może gorszą niż niewola niemiecka, zsyłany, więziony, głodzony, tyranizowany, najgorsze, opuszczony przez Zachód. Ten naród przecież trwa i nie ugina się, nie aprobuje narzuconych rządów. Ten naród idzie drogą, którą poszło tych 16 męczenników, trwając wiernie przy sztandarze białym i czerwonym.